27 maja w sobotę Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie Dom Dziecka w Międzyświeciu zorganizował tradycyjny turniej rodzin zastępczych i adopcyjnych. Organizatorem jest Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych Tęczowa Przystań przy współudziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie. Ta impreza tutaj jest w takim wielkim wymiarze dzięki też sponsorom, którzy w dużej mierze nas zawsze wspierają, a ta cała impreza jest skierowana do wszystkich rodzin zastępczych i adopcyjnych z terenu powiatu cieszyńskiego i do domów dziecka z terenu powiatu cieszyńskiego. Chciałabym zaznaczyć, że to są 4 domy dziecka, to jest stowarzyszenie, które prowadzi SOS Wioski Dziecięce, które prowadzi placówkę interwencyjną i też po raz już kolejny, po raz drugi będziemy gościli dzieci z domu dziecka z Zaporoża, które są pod opieką Fundacji ING w Wiśle. My jako stowarzyszenie nie mamy informacji dotyczących ile w ogóle jest wszystkich rodzin, natomiast no powiedzmy, że kilkadziesiąt procent rodzin to są rodziny, które należą do stowarzyszenia, w tym jest dużo rodzin zawodowych zastępczych. Także generalnie mamy kilkadziesiąt dzieci pod opieką i też staramy się od zeszłego roku, czy już nawet chyba od 2 lat, bo to tak czas szybko pędzi, prowadzimy placówkę wsparcia dziennego i właśnie tam rodziny przywożą dzieci, także staramy się zorganizować im też opiekę na co dzień. No, takie działania prowadzimy szerokie, bo tutaj impreza plenerowa dla wszystkich, potem właśnie skupiamy się też dosyć mocno w kręgu stowarzyszenia, żeby pomóc rodzinom. Także różne takie działania prowadzimy wspierające i wspieramy też samych rodziców zastępczych poprzez grupy wsparcia, poprzez szkolenia. Taka jest nasza działalność też nastawiona w zasadzie na wsparcie, ponieważ rodziny zastępcze to jest wyzwanie, tak? To jest trudne zadanie, opieka nad dziećmi, także każdy dzień jest inny, więc rodziny się zmagają z różnymi trudnościami, dlatego organizujemy to wsparcie, widzimy ogromne zainteresowanie, no i też wiemy, że trzeba to robić, że warto pomagać, trzeba to robić. Natomiast nie było chyba takiego momentu, żeby można było powiedzieć, tak, mamy tak fajnie, że wszystkie dzieci mogą znaleźć rodziny, że można umieścić mało dzieci w rodzinach. Myślę, że zawsze są potrzeby i zawsze każda rodzina, która się zgłosi, to jest tutaj taka radość z tego, że ludzie się chcą zajmować pomocą drugiemu człowiekowi. Będą nagrody, także tutaj pani Mariola czuwa nad wszystkim, jest pani Dorota, jest Alicja, są różne osoby, które właśnie, bo jest oczywiście przydział obowiązków. W tym turnieju, jeśli wszyscy uczestnicy dotrą, tak jak się tutaj zadeklarowali, to będzie blisko 400 osób. Także jest ogromne wyzwanie. Są osoby przydzielone do odpowiednich obowiązków, także jest kilka osób, które będą prowadziły animacje. To też w zależności od wieku i możliwości dzieci. Ale oprócz konkurencji takiego współzawodnictwa z nagrodami oczywiście, jest również malowanie buziek, warkoczyki wplatane są we włosy. No i jeszcze tutaj widzę, że jakieś inne pomysły moi współpracownicy i współdziałacze ze stowarzyszenia cały czas kreatywnie działają, także jeszcze być może są jakieś nowe konkurencje, do których jeszcze nie dotarłam. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik. Trzymaj się. Może wrócimy.